Dzisiejszego wieczora zobaczycie, no myślę, że wiecie co zobaczycie, ale i tak mimo wszystko wam powiem. Pojedynek pomiędzy dwiema znamienitymi osobami, czyli między Patty i między Grabą, o miejsce w półfinale Start Streamerów. Parę słów o sobie. Patty. Jestem Patty. Nick Mordora. Cześć. To jestem taka. Dziękuję Patty. No i Graba. Cześć ludziska, jestem Paweł, Graba gra, streamuję już chyba z 10 cześć, lat, jakoś tak Paweł. Będzie. Cześć. No, gram w gierki generalnie, trochę sobie streamuję, YouTubeuję. Kiedyś byłem w sumie jedynym nawet rudym z Twitcha, teraz się trochę pozmieniało, także dobrze. Ginger, stay strong, jest git. Mordora też tak widzę, taki kolorek, także bardzo też dobrze. Jest reprezentacja, dokładnie. Starcie rudych jest. W każdym razie jakiś rudy wyjdzie wygrany z tego starcia, to dobrze. Jesteście gotowi? Let's go, no pewnie. No to przechodzimy, moi drodzy, do naszej pierwszej gry, jaką jest Zgadnij Co. Let's go. Twoje zadanie to znajdź słowo w słowie herbata. Bat. Bat, bardzo dobrze, tak, oczywiście. A, od razu ożyły wspomnienia z rodziny. Co? Powiedziałem to głośno. Zamyśliłem się tak, przepraszam. Metry, ale... Nie i... znam. Nie znasz tego filmu? Hanko. Hunt jak polowanie? Nie, nie. Han, tak jak słyszysz? I kok jak kogut. Jak kok. No, żebyś się nie pomyliła. To może wyskoczyć inny film. Graba, wymień trzy seriale. Z 40-latek, na dobre i na złe, Klan. Fiksowy, Polak, rodak, prawdziwy patriota. Dobra, jestem gotowy. No, czekaj, długopis piszę. A może mi nie będzie potrzebny. Przygotuj kartkę i długopis i teraz rozpalam nisko. Git, kurwa, nie spodziewałem się tego. Dokończ przysłowie. Baba z wozu. Popul lżej. Koniu lżej. Boże. No. Baba z wozu, koniu lżej. No niestety, nie mogę ci uznać tego właśnie, bo pierwsza odpowiedź była niepoprawna. Ale ja mimo wszystko bym uznał, no po części. Kończymy naszą pierwszą grę i przechodzimy do prawdziwych kłamstw. Kiedyś przytyłem 15 kilo w ciągu jednej zimy. Czy to było w tej zimy? Nie. Kiedy to okay. było? I co się stało? Tak rzeczywiście dużo jadłeś, czy co? Nie, ogólnie powiedzmy, że nażarłem się zbyt dużo lodów. Żałujesz? Tak. Naprawdę? Nie. Jak można jeść tyle lodów, żeby przytyć 15 kilo i tego żałować? Ja to jest kłamstwo. Ja też kłamstwo. Kłamstwo. To jest kłamstwo. Otóż nie. No co jest? To jest niestety prawda. W przedstawieniu szkolnym grałem trawę. Brzmi trochę jak prawda, ale Graba? Powiem, że kłamstwo. No. To jest kłamstwo! No to było kłamstwo. Dobrze! Yes. Patty yes. bardzo ładnie wyczaiła fałsz. Przechodzimy do naszej trzeciej gry, czyli czy ty to widzisz? Czas minął. Graba. Wydaje mi się, że to jest prawda, ale... Ale powiem, że to jest fałsz. To jest prawda, ale dzisiaj jesteście prawdomówni, no. O kurwa. Więc tutaj na dobrą sprawę nie ma nic takiego niezwykłego, co Magnus wysyła. Jest bardziej tam ciemno, czy tak, jasno? Jest tak, taki ciemno-zielonkawy kolor jest tutaj. Nie wiem, prawda. Otóż nie. Brawo, Graba. Bardzo dobrze. Pierwsze, ostatnie, ale skuteczne kłamstwo dzisiejszego wieczoru. Jeszcze będę kłamał z odpowiedziami na pytania, także wiesz. I przechodzimy do rosyjskiej ruletki. O! No... Ale szansa poszło. Na pobicie rekordu dalej jest możliwa. Przepraszam. Przez jaką stolicę Europy płynie Sekwana? Będzie dla mnie. Ja nie znam tej rzeki. Strzel jakoś w stolicę Europy. Stolicę Europy, Sekwana to nie wiem. Nie wiem, Francja, nie wiem.
No, stolica Europy to nie jest Francja, ale Paryż to już by był. Jakbyś powiedziała Paryż, kurde no. Ja zapomniałam, że to miało być miasto. Jakie ty masz dobre strzały w ogóle dzisiaj, damn. No, niestety kręci... No, dobre strzały to jest słowo klucz, no, bo kręcimy tak, właśnie mam... dla Mordory. Grała pytanko dla ciebie. Kto odkrył Polon i Rad? Maria Curie Skłodowska. Bardzo ładnie, tak? Kręcimy dla Patty. Skąd ja to wiem w ogóle? Jestem głupia. Nie, ale jesteś żywa, nie martw się. Jak inaczej nazywa się dentysta? Stomatolog. Tak, oczywiście jest to stomatolog. A wiesz, kręcimy. Ile masz szczoteczek? Stoma. To logicznie. Fuck. O nie, przepraszam. O nie, Steamer ma uszy. Okej, dobra. Pokaż kolano. I tym akcentem przechodzimy do naszego finału, czyli moje trzy serca. Creme de la creme. Złole jeden. Złole za jeden. Że źli ludzie? Zobaczymy, to jest Magnus, nigdy nie wiadomo. Jest to polski dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, satyryk, showman i aktor. Kim jest Paweł Majewski? Szymon Majewski, mój drogi. O Boże, jak Szymon Majewski! O Boże! Jest to polska piosenkarka popowa, znana m.in. z piosenki pod tytułem Być kobietą. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało ludna jaszyka. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie. Ale też nie wiem imienia. Moi drodzy, z wynikiem 21 punktów, takie jakby odbicie od tego, co właśnie ma Patty, która ma 12, wygrywa Graba Gra, serdecznie gratuluję, yeeej! Dziękuję, pozdrawiam rodzinę. Ogółem, to ja poproszę przy następnym starciu, jak będę brała udział, żeby RNG mnie tak nie ruchało. pogadam z RNG. Dobrze się bawiłam. Było super, bardzo cieszę przyjemnie, się. Sympatycznie, bardzo więc... Myślę, że dzięki. Się nie skompromitowaliśmy, więc wiesz, to najważniejsze. No, absolutnie nie. Patty, dziękuję ci jeszcze raz za dzisiaj. No, no a ciebie, Graba, zapraszam i zachęcam. Idziemy rozdawać rzeczy! Dokładnie tak. Jest. Let's go. Pa, Patty! Cześć, Patty! Pa, pa.